Chciałabym zadać Pani takie pytanie. Co Pani sądzi o swojej klasie maturalnej? Moja klasa, no, najlepsza jaka mogła mi się trafić, szczerze powiedziawszy. Wszyscy wyjątkowi, każdy z osobna też. No, marzenie każdego nauczyciela. Super. A czy Pani sądzi, że Pani klasa jest dobrze przygotowana do matury? Trudne pytanie, szczerze powiedziawszy. Może tak. Mam nadzieję, że są dobrze przygotowani do matury. 100% pewności nie ma. Zweryfikujemy. W maju? Właśnie. A co sobie Pani pomyślała pierwszy raz, kiedy Pani wchodziła do nich na lekcję? Grupa osobliwości. Od hip-hopów, poprzez ministrantów, skończywszy na artystach. Nie wiem, to był bardziej przerażony, czy oni, czy ja, ale jakoś poszło. Dziękuję bardzo. Proszę serdecznie. Cześć dziewczyny. Powiedzcie mi, jak ma imię i nazwisko Waszej babczyni? Joanna Wojna. Jak szybko. A jak oceniacie Waszą współpracę z Waszą wychowawczynią? Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że dobrze. Tak. A czy jakbyście miały wybierać po raz kolejny liceum, czy wybrałybyście to samo? Tak. Chyba tak. Tak. Dziękuję bardzo. Czy uważa Pani, że tegoroczni maturzyści zmieniają obuwie? A tak pół na pół. Raczej pół zdejmuje, pół nie zdejmuje. Jak mi się tam chce, nie każdy. Czy uważa Pani, że tegoroczni maturzyści zmieniają obuwie? Nie sądzę. Czy uważa Pani, że tegoroczni maturzyści zmieniają obuwie? No, czasami zmieniają. Zdarza im się. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Pani uważa, że tegoroczni maturzyści zmieniają obuwie? Czy Pani uważa, że tegoroczni maturzyści zmieniają obuwie? Zmieniają, bardzo często. Grzeczni są. Chyba nie o tych samych trzech mówimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co Pani sądzi o swojej klasie maturalnej? O swojej klasie maturalnej? Powiem szczerze, w mojej klasie czułam się jak w domu. Tylko niestety ostatnio, zwłaszcza przed maturą, ten mój dom świecił pustkami, bo okazuje się, że większość moich uczniów to domatorzy. Jak zadzwoniłam do jednej mamy, bo syn notorycznie opuszczał zajęcia, to mama powiedziała, no proszę Pani, no on siedzi w domu. List Pani Krawczyk do swojej klasy. No dobrze. No cóż, będę za Wami tęskniła, za wszystkimi, za każdym z osobna. Za tym, który jest obdarzony szalonym temperamentem i niewyparzonym językiem, i za tym flegmatycznym artystą plastykiem, za sportowcami rodzaju żeńskiego i męskiego, za Fanny Malsem i za Słowikiem, za wolontariuszkami, za nierozłącznymi papuszkami, za kaletnikiem, rzekowicami, słotwinami i za innymi osobami, które nie lubiły się wychylać i przemęczać, a zwłaszcza pracować na rzecz szkoły. Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję bardzo. Ryby częstochowskie, no. Dobrze się przygotowała? Świetnie. To jest jeszcze na wizji. Jeszcze na wizji. Wszystko. Jeszcze? Ryby się. No to tak. Jakbyś miał wybierać coś jeszcze raz, czy byś je wybrał, czy byś wybrał jakieś inne? Cenzurowane, czy nie? Cenzurowane. Uwielbiam to liceum. Naprawdę drugi raz bym tu poszedł. Wiecie co, jest naprawdę wspaniała atmosfera, jeżeli chodzi o tą szkołę. Naprawdę dni otwarte są robione z
super. Ostatnio był nagrywany Lip Dub. Sprawdźcie to na YouTubie. Wpiszcie sobie. Ej, zwaliłyście mi całą scenę. O tak. Siema dziewczyny. Powiedz mi, jak przygotowania do matury? O, nikłe. Jak nikłe? Przecież już się uczymy, bo jest 23 dni, tak? Tak. A to mi jaki dom? Dziękuję bardzo. Jak widać, przygotowuję się bardzo w porządku. Widzę, że mamy uciekiniera. Zapraszam się do ryba, żeby coś powiedzieć. A to jest moje. Masakra, ja się nie będę nic komentować. Okej. Okay. Dziękujemy wam bardzo, naprawdę. Co sądzisz o wzrastającej cenie prądu? A co o cukrze powie nam drugi automat? Albo na przykład ty. Podwyższmy, a nie, zniżmy, jest za drogi. Oszczędzajmy, bez cukru, dobrze. Powiedz mi, co sądzisz o swojej 3-letniej współpracy z moją wychowawczynią? Jestem bardzo zadowolony. Może ja wyjdę. Tak, tak. A powiedz mi teraz może, Berciku drogi, jak twoja babcia ma na imię, nazwisko? Muszę się zastanowić, ale prawdopodobnie jest to Patrycja Krawczyk, pani magister profesor. Jeszcze nie. Jeszcze nie profesor. Oj, jest głos sprzeciwu, okej. A ty, może jakbyś miał wybierać po raz kolejny liceum, czy wybrałbyś liceum? To samo? Tak, wybrałbym to samo liceum. Dziękuję. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem panią spytać, co pani sądzi o swojej klasie maturalnej? No, mam bardzo bliski kontakt z klasą, szczególnie z dwoma osobami. Z Krzyśkiem Wolakiem i z Dominikiem Środą, bo są na wyciągnięcie ręki przez 3 lata. Przez biurko. Zawsze siedzą w pierwszej ławce. A jakie wydarzenie zapadło pani głęboko w pamięć, związane z pani klasą oczywiście? No, wydarzenie miało miejsce w tym roku szkolnym i wtedy objawiły się dwa talenty detektywistyczne, mianowicie zginął złoty łańcuszek. Nikt nie mógł go znaleźć. Szukaliśmy, ja, pani pedagog, dziewczynki szukały, no naprawdę wszyscy. I wtedy objawiły się takie właśnie dwa talenty, dwóch rutkowskich. Pobiegło i przybiegło od razu ze złotym łańcuszkiem w ręku. Także naprawdę, Dawid Rżanek i Konrad Kućmin, no, naprawdę, no, wielka przyszłość przed nimi. Jak pani uważa, czy klasa trzecia B jest dobrze przygotowana do matury? No, uważam, że super, naprawdę. Osoby, które miały ledwo co trójczyny na koniec, maturę piszą na ponad 80%. Wystarczy tylko, że wyjdę na moment z klasy. Jak oni to robią? No też nie wiem. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Jak idą ci przygotowania do matury? Bardzo dobrze. O, super. A co powiesz na zwyżkę cen cukru? Nie wiem, nic. Co myślisz o wzrastających cenach paliw? Są bardzo wysokie. Okej, okay, a cukru? Nie słodzisz? Czy masz to... Jestem na diecie. A na diecie? Dobra. A może powiesz mi imię i nazwisko swojej chłopczyni? Powiem. Proszę. To jest pani wychowawczyni. Mam. Powiedz mi, jak ma na imię i nazwisko twoja wychowawczyni? Możesz mówić przez gazetę. Nie wiem. A co sądzisz o wzrastającej cenie cukru? A co sądzisz o wzrastającej cenie cukru? Jak przygotowania do matury? Nie! Jak ceny wezmę? A jak ceny... A cieszysz się, że będziesz tak pokazana z książką na filmie? Tak.
ja mam tutaj. No nie. Pokaż się. Jedno oki lewy. Lewy, co ci się stało? Opowiedz nam historię swojego życia. Okay. Co ci się stało z okiem? Pani Nowińska mi wydubała. Za co? Nie nauczyłem się. To miało być tylko żart. Nie wiedziałem, że tak zareaguje. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani sądzi o naszej klasie? No cóż, jako wychowawca mogę powiedzieć tylko jedno. Klasa trzecia jest najwspanialsza. A to ciekawe. A czy uważa pani, że nasza klasa jest dobrze przygotowana do matury? No uważam, że tak średnio, ale mam nadzieję, że jeszcze został tydzień, więc wszyscy jakieś swoje ostatnie braki nadrobią. A może jakieś wybitne osobistości? Nie wiem, kto pani najbardziej zapadł w pamięć, coś takiego? To Magda i Karolina. Niezwykle solidne, kompetentne. Zawsze zrobiły wszystko, zanim ja zaczęłam myśleć w ogóle, jak to miałoby wyglądać. Ewelina, nasza szkolna redaktor naczelna. Krystian, górujący nad tłumem. Sebastian. Dalej mamy Anię i Ewę. Łukasz, nasz szkolny informatyk. Robert. O, Robert, człowiek orkiestra. Adam, pan redaktor. A także Sroczka, oczywiście, witam. To nasi najsłynniejsi kabareciarze. A pewnie wszyscy zauważyli. Nie mogę wspomnieć o moim tanecznym partnerze studniówkowym, czyli Sobolu. Piotrku, czyli o Piotrku Lewy. Drugi Piotrek, Piotrek Wojdal. No cóż, jego najczęściej można było spotkać z ekranem pod pachą i z rzutnikiem w ręku. Muszę wspomnieć jeszcze o najważniejszej osobie w naszej klasie, osobie trzymającej kasę, czyli Radku. I tak mogłabym opowiadać właściwie w nieskończoność. Więc chciałabym tylko powiedzieć, że dziękuję wszystkim. Wszyscy byli wspaniali, zawsze mi pomocni, chętni do pracy, zabawni, dowcipni, no i znoszący jakoś również dowcipy z mojej strony. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani uważa, czy klasa trzecia to jest dobre? Zdrowotne. Coś nie tak? Dlaczego? Miała problemy zdrowotne. Co pani sądzi? O, rzekłaś. Powiedz. A co? Jak?